powie Russell Mora, sędzianingowy tego pojedynku i rozpocznie się ośmiorundowa walka. Give me a clean fight, acuérdese, quiero una pelea limpia. Dios los bendiga, tú que want this. Touch gloves, God bless. No właśnie, już wszystkim formalnościom stało się zadość, czas na walkę. Czy wygra niepokonany, bez porażki Jesse Magdaleno, trzymający tylko dwie porażki, ja mówię o jednej, dwie porażki, bo przecież dwukrotnie przegrał przez knockout Henry Maldonado, ten ostatni pojedynek z Cechą oraz wcześniej w 2010 roku z Johnny Garcia, wtedy przegrał w piątej rundzie. Zresztą Sechon też przegrał w piątej rundzie, a więc dwukrotnie przegrał na piątym starciu. Leworęczny Jesse Magdaleno i walczący z normalnej pozycji bokser z Nikaragui Henry Maldonado. Czysty lewy bity przez Magdaleno. Czekający na atak rywala Henry Maldonado. Widać wyraźnie, że szybszy jest Magdaleno. To będzie jego atut w tym pojedynku. Ale teraz zbyt chaotyczny. Gwałtowny atak pięściarza z Las Vegas. Ale nieudany. Postraszył teraz atakiem z kolei Maldonado, ale nie zadał ciosu. W tej kategorii czempionem organizacji WBA jest genialny Kubańczyk Guillermo Rigondo, jeden z najlepszych amatorów w historii. A dokonał wielkiej sztuki, w fantastycznym stylu pokonał Nonito Donaire, Filipińczyka mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, mającego amerykański paszport. Wydawało się, że Donaire będzie faworytem, że to on jest jednym z najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorię wagową, ale jednak uciekinier z Kuby Guillermo Rigondo pokazał fenomenalną klasę. Do niego należą dwa pasy, powiedziałem WBA i WBO. Wiktor Terrasas jest czempionem WBC, Jonathan Romero IBF. Tu jest jeszcze Fernando Montiel, Leo Santa Cruz. Vic Darcinian, który marzy się rewanż z Donaire. Cała grupa znakomitych pięściarzy, Padbary, trener Jesse'ego Magdaleno. Eliwaj Martinez, narożniku Maldonado. Obaj mają spory współczynnik nokautu, walk wygranych przed czasem. Maldonado 16 walk wygranych, 11 w taki sposób rozstrzygnął, a więc prawie 70%. Z kolei Jesse Magdaleno ponad 70%, 14-10. A więc siła uderzenia może odegrać istotną rolę, jeśli oczywiście jeden z nich czysto trafi. Ale wszechstronniejszym pięściarzem, przynajmniej już na początku walki, wydaje się być Jesse Magdaleno. A tak naprawdę Jesus Gabriel Magdaleno.
Z kolei Maldonado. Pełne imię, nazwisko Henry Bismarck Maldonado Rostran. Maldonado jest wolniejsza, więc nie będzie mu na pewno łatwo skontrować Jesse'ego Magdaleno. Być może ruszy do zdecydowanego ataku w późniejszej fazie tego pojedynku. To jest walka ośmiorundowa. Na razie początek, dopiero druga runda. Doping dla Magdaleno, jakby nie było, walczy u siebie. Stąd churalne okrzyki Jesse. No i teraz znów ten szybki atak Amerykanina z meksykańskim Maldonadem. Najpierw szybki, prawy, prosty i lewy na korpus. Ponownie taka akcja. I cała seria leży już, proszę Państwa, Maldonado. Moim zdaniem takie ustawienie defensywne Maldonado przy ma problemy. Jak chyba błędnik zakłócony. Dostał gdzieś tam w okolice ucha i nie bardzo wie, gdzie jest. Może być, proszę Państwa, za chwilę koniec. Trzyma kurczowo Maldonado. 30 sekund do końca. Nie trafił teraz Magdaleno. I seria. Będzie seria w ataku, jeżeli nie zdoła sklinczować Maldonado, ale niewiele sekund zostało do końca rundy. Przymierzył teraz bardzo dokładnie. Maldonado wystrzelił potężnym prawym. I po raz drugi na deskach, dosłownie na 10 sekund przed końcem. Moim zdaniem, proszę Państwa, nie będzie ta walka kontynuowana. Przegra przed czasem Maldonado. Dosłownie w ostatnich sekundach. No. Właściwie ledwo stoi. Pozwala mu dalej Russell Mora walczyć. Nie zdążył. Nie, uratował gong Maldonado i po części sędzia. On doskonale chyba Russell Mora widział, że za kilka sekund ta runda się skończy. Bo w innym przypadku knockout byłby nieunikniony. Zrelaksuj się spokojnie, bo faktycznie miał sporo czasu. Magdalena zbyt agresywnie zaatakował. Później jak troszkę uspokoił, spojrzał, przymierzył, było od razu lepiej. Ale szybkość zdecydowanie po stronie Jesusa Gabriela Magdalena. Zobaczmy. Właściwie bił przez gardę ten ostatni lewy sierpowy, tam być może przedarł się i gdzieś trafił w okolice ucha. No właśnie, tak jest. Nie zdołał czysto zablokować tego uderzenia Henry Maldonado. I później cały czas miałem wrażenie, że nie doszedł do siebie. No i teraz pytanie, czy te 60 sekund przerwy pozwoliło mu wrócić do stanu równowagi. Trzecie starcie. I już na początku rundy klinczuje Maldonado. No, on szuka jedynej szansy do niego. Obszerny prawy sierpowy. Mocno bije. Bokser z Nikaragui, ale jest gorszy boksersko i przede wszystkim ma jedno tempo wolniejszy. To są elementy, które sprawiają, że jego szanse na zwycięstwo są zdecydowanie mniejsze niż Jesse'ego Magdaleno. No ale teraz trafił lewym sierpowym, dosyć nieoczekiwanie. Bardzo nisko opuszczone ręce Magdaleno stawia teraz jakby nie tyle na jedną kartę. Prawy sierpowy, po którym leży Maldonado, chociaż sugeruje, że i słusznie, widział to doskonale Russell Mora i pośliznął się po prostu Maldonado. Emocje biorą górę. Myślę, że nie musi tak Magdaleno boksować.
oczywiście jest szybszy, jest lepszy i prawdopodobnie wygra walkę przed czasem, ale tu się wszystko może zdarzyć. Maldonado też potrafi mocno uderzyć. Zapomina o obronie Magdalena. Rozgrzany dopingiem, jak powiedziałem, walczy u siebie w domu w Las Vegas Magdaleno i chce wygrać efektownie, ale myślę, że jest w stanie tego dokonać, boksując chłodną głową. Zdaje się, że nieco się uspokoił, 50 sekund do końca trzeciego starcia. Dużo chaosu w tych atakach z obu stron. No teraz robi to, co powinien moim zdaniem robić od początku tego pojedynku Maldonado. Atakować i w pół dystansie szukać swojej szansy na zadanie takiego mocnego prawego, jak teraz próbuje to robić bokser z Nikaraguj. No i zupełnie dobrze w jego wykonaniu wygląda końcówka trzeciego starcia. Miał sporo szczęścia w drugiej rundzie, że uratował go gong przed knockoutem, że też Russell Mora nie przerwał pojedynku. Ktoś mógł to zrobić. Padał jeden i drugi, ale nie po ciosach. W trzeciej rundzie. Pewnego czasu oglądamy troszkę innego Maldonado w tym pojedynku. Magdaleno też nieco spokojniejszy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Trafił prawym sierpowym. Magdaleno, teraz lewy na korpus. Odnoszę wrażenie, że Henry Maldonado za bardzo nie jest zdecydowany, co ma tak naprawdę w ringu robić, czy atakować, czy też czekać na atak Jesse'ego Magdaleno. Jest w takim bokserskim rozkroku, powiedziałbym. I znów prawy sierpowy Jesse'ego Magdaleno, jak troszkę wytrąca z równowagi Maldonado. No, teraz po komendzie zadawał cios Maldonado. No, doping ma piękny Jesse Magdaleno.
I w odpowiedzi na ten doping czyściutko trafia rywala. Patrzy tam w kierunku swojego narożnika Maldonado. Chcesz walczyć? Tak, tak, oczywiście kiwnął tylko głową Maldonado. I teraz znów kolejny wściekły atak Jesse'ego Magdaleno. No i co? Koniec. Koniec, chce dalej walczyć, proszę Państwa. Nie zgadza się z tą decyzją, ale jego narożnik nie ma wątpliwości. Decyzja była słuszna, wygrywa Henry Maldonado. To było takie podziękowanie za piękny doping kibiców w Las Vegas. No, trzeba przyznać, że szybki jest Jesse Magdaleno. Dynamika, szybkość to były te elementy, które zdecydowały o jego szybkim zwycięstwie. Tak naprawdę mógł wygrać wcześniej, ale wtedy nie dokończył działa. Popatrzmy, jak doszło do tego momentu. Świetny lew, znakomity. Ustawił prawą ręką dystans, wystrzelił lewym krzyżowym. Czysto na szczękę. Pada Maldonado. No i to właściwie był początek końca. Ale czy w tym momencie musiał przerywać Russell Mora? No wiadomo, dlaczego przerwał w tym momencie. Ja też nie spojrzałem, proszę Państwa, że wylądował ręcznik. Tego również nie widział sam Henry Maldonado. Kątem oka widocznie dostrzegł Russell Mora i złapał w pół Maldonado, przerywając walkę. Damas y caballeros, por petición de la esquina azul, el referee Russell Mora para la contienda con un tiempo oficial de 2 minutos 53 segundos del cuarto asalto. Ladies and gentlemen, at the request of the blue corner referee Russell Mora calls a halt to the action with an official time of 2 minutes 53 seconds of round number 4. Your winner, by way of technical knockout, el vencedor por knockout técnico. Jesse Jesse Magdaleno wygrywa w czwartym starciu przez techniczny knockout, to jego 15. wygrana, 11. przed czasem.